jedna z najbardziej zasłużonych szkół w naszym mieście, słynny pruszczański ogrodnik, obchodzi 70-lecie istnienia. Nasze technikum ogrodnicze to jest szkoła jedyna szkoła ogrodnicza w Polsce Północnej od 1945 roku. Wszystkie najważniejsze projekty wykonane przez ogrodników na terenie naszego województwa pomorskiego i Polski to są prace wykonane przez naszych absolwentów. Także jesteśmy dumni z tego, a 70 lat, no sama nazwa wskazuje, przez te lata trzeba było dużo wykonać. W dobie, kiedy nastąpił regres ogrodnictwa, nasi przetrwali. Nasi przetrwali dobrze, a przykładem jest dzisiejsze spotkanie. Zespół szkół ogrodniczych i ogólnokształcących ma nie tylko znaczenie w naszym mieście, ale i również w całym regionie. Ogrodnik zawsze był w naszym krajobrazie, w naszym mieście. Zawsze było dużo chętnych do tej szkoły. To była dobra szkoła. Zresztą jest dobra szkoła również teraz. Mam nadzieję, że wrócą stare tradycje i nabór do szkół będzie dużo większy jak do tej pory. Dla społeczności pruszczańskiej czy dla społeczności regionalnej to jest symboliczna szkoła. Jej lokalizacja w centrum miasta też pokazuje, że nie można tej szkoły ominąć, więc każdy element taki wspomnieniowy, ale też patrząc w przyszłość powoduje to, że patrzymy, biorąc pod uwagę na zmiany edukacyjne, które się na Pomorzu dzieją, z takim dobrym nastawieniem. Dzisiaj świętujemy, piękna aura, dobre nastroje, ludzie spotkali się po to, żeby powspominać. Obchody jubileuszu ogrodnika swoją obecnością zaszczyciło wielu absolwentów, którzy z nostalgią wspominają czasy spędzone w szkolnych murach. Najbardziej dla mnie zapamiętanych osobistych wspomnień to była kiedyś sytuacja taka, że klasa trzecia A, do której ja uczestniczyłem, uciekła z lekcji. Następnego dnia dyrektor pedagogiczny, pan Kazimierz Cybulski, przyszedł z wielkim plikiem wszystkich teczek i powiedział, że on tą klasę rozwiąże, bo uciekliśmy z lekcji. Ale on czeka na nasze propozycje. No i podpuściłem jednego kolegę, który przekazał propozycję taką dyrektorowi, że panie dyrektorze, najlepsze rozwiązanie będzie jak klasa trzecia A pójdzie do góry jako trzecia B, a trzecia B wróci na dół jako trzecia A. Tej propozycji nie przyjął, ale klasy nie rozwiązał. Ludzie, których tu spotkałam, są niezastąpieni, są niesamowici. Jesteśmy w częstym kontakcie i naprawdę cieszę się, że akurat tę szkołę skończyłam. Najciekawsze takie wspomnienia to pobyt przez 5 lat w internacie, różne zdarzenia z chłopakami, jeden z nich został moim mężem, mamy troje dzieci i nasze jedno z dzieci ukończyło również tę szkołę. Ciągnięcie za warkocze, bo wtedy je miałam. Cieszę się ogromnie, że mogę być w tej szkole, gdzie 24 lata przepracowałam, 13 lat byłam wicedyrektorem. Ta szkoła przez wiele lat to była rzeczywiście renoma. Nasi uczniowie, których miałam przyjemność uczyć, osiągali bardzo dobre wyniki w nauce. Była wspaniała atmosfera, miły klimat, szanowaliśmy się nawzajem i do dziś, jak mi dziś było miło, jak mi powiedzieli moi uczniowie, to jedna z nielicznych dziewczyn, które były tak bardzo sprawiedliwe. I co może być ważniejsze dla nauczyciela? To ich radość, ich uczucie. I do dziś mi to pozostało. Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących to także świetna okazja do wręczania nagród dla samej placówki, jak i jej pracowników, którzy mają ogromny wkład w tak świetne prosperowanie szkoły. Uroczystości dopełniły występy artystyczne młodzieży, a gwoździem programu był mecz nauczyciele kontra absolwenci. Ważnym momentem wydarzenia było odsłonięcie obelisku oraz symboliczne wkopanie drzewka, mającego przynieść szkole kolejne długie lata szczęścia. Szkole życzymy co najmniej kolejnych 70 lat, wzorowych uczniów i samych sukcesów. Polecamy również zobaczyć turniej sportowo-rekreacyjny samorządowców powiatu gdańskiego oraz nowe zawody w szkołach zawodowych i technicznych. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.